Ja ma iść maksa. Więcej wolframu. Daliam od wolframu. Że się podzieli. Państwo chińskie, dobra. Dobra, Amerykanie się wycofują. 10 TP. O. Teraz dobra. Wysłać kolejne modele czołgów. To jest wszystko dosyć istotne, bo... Dobra. FN. Tutaj te dwa niezależne regiony Niemiec. Saksonia i Frankonia stały się... I dobra, czekajcie, bo tutaj coś wydarzyło. A dobra, dobra. Dobra, gdzie ty stoisz? Co ty robisz? W jakim celu? Chyba rezygnuję. Z Węgier rezygnuję. Stoisz sobie w południowej Polsce dalej. Salzburg. Tego państwa. Tutaj nie chcę Polski. Nie? Okej. Więc rozstawiać się, rozstawiać się. Tutaj dywizje nam się szkolą. Tu to sobie powinno rosnąć. Rozwalny. No i słuchajcie, musimy odbudować teraz Europę. Praktycznie od podstaw i to jest problem, bo tu nam zajmie ogromnej ilości czasu. Zanim tego nie zrobię, nie będę mógł ruszyć na planową wojnę z nim. Dobra, Paktonie. O, wow, jaka fajna flaga. Tyczna. Nasze dwie. Tej. Tej Japonii. Dobra. Zobaczymy. Tego wyjdzie. Dobra, ja bym tutaj sobie... Nie no, w przewroty na razie się nie... Okej, dla mnie dosyć istotne jest teraz tak. Teraz tak, kolego. FMP-kiem. No myślę, że demokratom starczy 50%. Dobra. Zenburg. Dobra, na razie nasze oddziały muszą powracać, sytuacja musi się unormować. Wiadomo jak to jest. Gospodarkę zamkną. Tu mam wolną prasę i w razie nic. No praktycznie nic sam nie daje. A, skracam czas badań. No i to jest dobre akurat. Te dwa regiony niemieckie strasznie szpecą. Tak byśmy mieli fajny tutaj kawałek Europy dla siebie. No jeszcze nasze samoloty przecież w Japonii trzeba wziąć. Rozmieścić tutaj we wschodniej Polsce oczywiście. Bo jak żeby inaczej? Nie. Lwowa. I teraz tak, tutaj musicie zostać podzieleni. Ten, ten. Okej. Jak tu zaopatrzenie? Jeszcze tych bombowców. Fabrykami z tym. Myślę sobie, że tutaj by się też przydało rozpocząć lepszych czołgów. Dajmy sobie na to czołgi średnie. Tutaj Wolfram potrzebny. Tutaj Wolframu. Tak jest. Czegoś?
Wiem, ja wiem. Bije tego, co powiem. Ale niech się produkuje wszystko na maks. Jest do roboty. Mamy mnóstwo fabryk, tylko że one są w większości poniszczone. Patrzcie sobie. Ale spokojnie, z czasem myślę, że się z tego wygrzebiemy. Pytanie tylko, co zrobi Związek Radziecki. To jest dla mnie jedna wielka niewiadoma. O? Dobra, to jest co? To jest komunistyczne w cholerę. To jest tutaj popularność Partii Demokratycznej. Pani. Myślę, że nie jest zły pomysł. Mam sporo przyrostu siły politycznej, a nie mam co z nim robić. Za bardzo. To jest co? To jest... demokratyczne? To jest faszystowskie, nawet powiedział. Rumunia. Dobra, tu mamy na maksa już zrobione nasze samoloty. Zrobimy sobie to. I tu wprowadzić najlepsze samoloty, więc dziki do produkcji. Widzisz? Teraz tak, tobie to usunę. Stawić tutaj na granicy. Swoje. Gdzie tu? A to mamy, to mamy. Na razie nic tutaj nie mogę zrobić, jak widać. Na razie sobie to odpuścimy. Brak produkcji wyposażenia. Czekajcie, 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 czekajcie. Dobra, czekajcie, Hiszpania dołącza do Kominternu. Chińska Republika Ludowa do Kominternu do. ZSRR spisuje przeciwko Litwie. A ja Litwy nie chcę oddać. Słuchajcie, to tu bardzo mocno namiesza ten konflikt. Słuchajcie, ponieważ jeśli Litwa ma dalej gwarancję niepodległości od Anglii, jeśli Związek Radziecki go to zaatakuje, no to Anglia wypowie wojnę Związkowi Radzieckiemu. Dając życie pozostałe państwa Kominternu wesprą siły... siły Związku Radzieckiego, w związku z czym dojdzie do wojny między aliantami i Kominternem. Oczywiście każde państwo będzie zdecydowało samo za siebie i ja nie mam zamiaru w tym wypadku tutaj najmniejszego w ogóle ingerować. Dobra, na razie słuchajcie, tutaj się wstrzymamy. Zaczniemy dalej produkcję tych lekkich czołgów. Jak one się robią, czekajcie, to jest podstawowa wersja 1. To lepsze. Dobra, Związek Radziecki zaczyna tutaj rozstawiać swoje dywizje na naszym terytorium i będzie chciał z niego zaatakować... zaatakować Litwę. To mi się ani trochę nie podoba. Ja nie mam zamiaru brać w tym udziału. Ja słuchajcie, mogę cokolwiek zrobić. Czy ja mogę... Nie, opuścić frakcji nie mogę, ponieważ sam zostanę zaatakowany przez Stalina wtedy. Dobra, frakcję. Tutaj raczej nie robimy. No ale słuchajcie, chcąc nie chcąc, sytuacja będzie wyglądać dosyć interesująco.
No, wyście się tutaj uparli, żeby stać w tym. Tego nie ogarniam. Ose. Praca nad szerszeniem w bombowce strategicznej. Gdzie ja nie rozpocznę wojny ze Związkiem Radzieckim, do czasu aż nie będę miał broni nuklearnej. Aha, dobra, oni tutaj po prostu to zajęli. Te tereny. Robię. A, bo oni mieli po prostu, użyli tego. Użyli... no jak to się nazywa? Celu narodowego. Myślałem, że dojdzie do wojny. Szkoda, że nie doszło. Teraz. Smutno mi teraz. To by pięknie nam brałoby tutaj. Myśmy wygenerowali największe zagrożenia, patrzcie. Gotowego. Ponad 200%. Kolego. Jeszcze ze sobą. Tu. Nie ci to, bo ty tutaj świrujesz. My tutaj bronić tej wschodniej Polski najbardziej jak się tylko da. Teraz tak, jak tam idzie odbudowa naszych fabryk, co? Powoli, powoli. Mamy rok 45, no. Wojna się skończyła. Tutaj zwiększamy popularność partii demokratycznej pani. Zobaczymy. To jest Austriacka Republika Ludowa. O cholerę, ty tu trzymasz te siły. Dobrze. Nie jest źle, no. Wszystko się okaże z czasem. Znaczy nie mam zamiaru szaleć też z ilością nowo powstających. Teraz tak, co my tu mamy? Okręty. Opracować. I nie jest źle. Tutaj zdolnych do służby miesięcznie 3000 nowych osób się pojawia. To jest bardzo dobra wiadomość. 6 670 000 ludzi mieszka. Milion 200 000 ma nasza armia, no. Źle. Nie jest źle. Które rozpoczęliśmy już budowę tych nowych bombowców. Dobra, okręt wokół. Mamy tu naszą flotę. Flota małych jednostek, ale... groźna flota, jak się okazało. Dobra. To ja tu mogę zmienić. Na razie nic tutaj zmieniać nie będę. Bardzo, bo to mi się opłacać. Tego nie chcę. Katun. Nie jest potrzebny. Dobra, jak my tu... to wygląda, co? Dobra. 14 TP. Kolejny czołg opracowany. Dobra. Aż.
rozpocząć pracę nad husarzem i potem już będziemy nad nowoczesnymi pługami i będziemy starać się je wprowadzić do służby. Oznacza zmianę naszych drzwi paktu nieagresji. Wyście tu powinni mnie hołbić za to, że jestem jedynym państwem demokratycznym po stronie Kominternu, ale nie mogę zerwać tego sojuszu, bo Związek Radziecki na mnie wpadnie swoimi ogromnymi ilościami sprzętu. My? Czego nam brakuje? Ropska nam brakuje. Tak więc zobaczymy. Tu jest dosyć spore zgrupowanie naszych wojsk. Do końca odchodzi z paniem sił. Polić. Nie potrzebujemy na najlepszego możliwego wyposażenia. Jak tam budowa nowych fabryk? Znaczy budowa fabryk. Odbudowa straconych fabryk, opuszczonych przez wojnę. Chodnik rycki. Dobra, słuchajcie, plan jest też taki, żeby tutaj wzdłuż całej granicy ze Związkiem znaleźć linię umocni. Linia umocni będzie znaleźć się linią Piłsudskiego. I będzie oczywiście płyną bunkry, to będzie pięknie ładnie robione. Chodzi o to, żeby tutaj zatrzymać na tej linii granicy wojska radzieckie. Chciały na nas napaść. Czy Rumunia? Rumunia jest dalej państwem niezależnym, tak? Jest państwem faszystowskim. No ja bym się bał w miejscu tej Rumunii. Teraz mnie wszyscy zjedzą. Nie? Węgierska Republika. O, odbudowywać, odbudowywać fabryki w Brandenburgii, 7 fabryk. Jak tam ta kwestia? Dobra. Słuchajcie, moi drodzy, słuchajcie. Sześć, obrót, 7. 46, trwałość 70, trwałość 80, 20, 15, 5, 19, no jest różnica spora. Nasze lekkie czołgi są jedynie szybsze od tych. Przebicie 81, nie ma w ogóle czego porównywać. W tym wypadku, moim zdaniem, lecić, lecić, lecić z tym. Potrzeba więcej. Oj, no i zaczniemy budowę tych fabryk. Wszystkich, które będą nam potrzebne do budowy nowych. Nowego sprzętu. A najpierw niech się wyremontują te już, które mamy. W tej wojnie. Go. O, kolejne napięcia. A, i powoli to będzie... miesięcznie o 0,5% będzie to maleć. Dobra, to... Nowe dwie... Słuchajcie, bo teraz tak, Sikorski będzie musiał się tutaj bronić na wschodzie. Bardzo mocno. Z atakami.
do Sowietów. W tym czasie nasze trzy armie będą musiały tutaj pozajmować tereny te wszystkie państewka komunistyczne, które są. Panie, nie ma ropy. I od ropy też trzeba będzie się zależnić, samodzielnić. Weź fabryki syntetyczne. Sporo roboty przed nami. Teraz coś najważniejsze jest dla mnie, żeby to się tutaj wyremontowało. Proszę bardzo. Proszę bardzo. O, to rośnie, tak? Nie? Zobaczymy. My też mieliśmy odpowiednie rezerwy ludzkie, to jest też... Przede wszystkim nasza armia musi być bardzo silna. Nowszy sprzęt. To, co jest najlepsze. Bo inaczej, no... Nie damy rady ich pokonać. Zbyt niewielu. Mimo wszystko. Dobra, mamy wolne fabryki. Okej, no i teraz tak, zaczynamy. Tu sobie zbudujmy. Fabryki paliw syntetycznych. Dobra, na razie tyle. Do roboty. Do roboty. Kiedy to będzie? Rafineria paliw syntetycznych. No, robi powoli. We wrześniu. Maj. Rynę też trzeba oczywiście... Cię tu szybko. Dzieje. Badania. Uczenie. Starszeni. I każda z naszych flot powietrznych od starszeni. Dobra, na razie nie. Na razie niech się produkują. Kogo chcecie zaatakować? Państwo chińskie. O Jezu, tutaj Chińska Republika bardzo mocno się rozwinęła. No nie możemy im pozwolić za bardzo tutaj. Cholera, jak Związek Radziecki zaatakuje Chiny. Będzie duży problem dla nas. Obawiam się. Kiedy oni na nich uderzą? 11 września. Ja się nie mogę na razie tutaj wychylać. Ja w ogóle nie jestem na to gotowy. Ale dobra, niech się Związek Radziecki pakuje w jak najwięcej konfliktów. Oni i tak mają wszystko, więc nawet jak będą mieli jeszcze więcej, to i tak to niewiele zmieni. Wtedy to wzmocni Chiny też. No jestem ciekaw, co tego wyjdzie. Czy... obronią. Bo Chiny wiecie, niby wiecie. Sytuacja jest tam taka, że nie wiadomo czego się spodziewać, bo Chiny mają bardzo duże zasoby ludzkie. Raczej nie powstrzymają sił i Chińskiej Republiki Ludowej, i Związku Radzieckiego, i Mongolii, i wielu, wielu innych państw. Ja się w ten konflikt oczywiście nie będę angażował. Nie mam takiego zamiaru. Chciałbym, żeby jednak państwa demokratyczne zagwarantowały tutaj Chinom niepodległość. To by było dobra, byłoby dobra wiadomość, bo wtedy to oznaczałoby, że Związek Radziecki pakuje się w poważne tarapaty i wojny.
aliantami. Potrzebujemy. Dobra, na razie nie. Produkować gorszych okrętów. Kto ma więcej chromu? Kto ma najwięcej chromu? Związek Radziecki. Chiny mają. Dobra. Wprowadzać mi go. Co jest za kraj? Chińska Republika Ludowa? Realistyczna. Ciekawe. Okej, teraz tak, czego nam dalej brakuje? Gumy. Gumska nam brakuje, słuchajcie. Teraz tak, jak wygląda kwestia? Paręnaście dni. Ale i myśmy wygenerowali najwięcej tego zagrożenia. No, zobaczymy. Co się tu wydarzy. Ładnie rośnie sobie. Na razie jakoś specjalnie nie mam zamiaru się mocno zbroić, bo mamy sporą armię. Wolałbym bardziej zadbać o jej wyposażenie i tutaj gromadzić zasoby ludzkie. Gromadzić ilość dywizji. No my tu kurde, nie podoba mi się to, że oni tą liczbę zajęli. Ja nic nie mogłem zrobić. Dobra. Pracę nad Uanem. Począć. Bok podstawowy. Tak więc to będzie podstawa naszych nowych pancernych. Jest sporo rezerw, tak? Szerszynie. Tutaj mieć szerszą setkę. Każdej powietrzu. Koły. Tutaj. Cyk. Są jakieś zdobyczne samoloty bliskiego wsparcia, a także bombowce dwujenne, nie, stare niemieckie jakieś. Dobra. Produkuje masę. Urośnie wsparcie tej partii demo. Lipca, więc go tutaj po tej razie zaatakować. Chiny. Też Związek Radziecki gromadzi tutaj spore siły, spore przetasowania dywizji. Zobaczcie sobie, ile oni mają dywizji, to jest po prostu jakiś szok. Jest coś niesamowitego. Związek Radziecki ma sił. Zobaczymy. Rośnie. I rosną. Liście. Kolumbia. Tu nie. Wszystko.
weźmy tego maczka. Maczek, teraz tak. Pracę. Powoli, powoli się nasy tu. Lew morski, PZL-60. Lasa niszczycie. Zdaje, czy oni się szykują do ataku na Iran i na Irak. Całkiem możliwe, co nie? No, Związek Radziecki tutaj, kurde, będzie szalał teraz. Państwo demokratyczne. No, za 2 lata mamy wybory, moi drodzy, w Polsce się odbędą wybory. Polskie Stronnictwo Ludowe. Okej, dobra. Zobaczymy. Tutaj zaczęły się budować te fabryki paliw syntetycznych. Mocno. Mamy reaktory jądrowe. Pracujemy sobie nad rakietami. Reaktory jądrowe też bym pobudował. Okej. Dobra. Zaczęła się wojna z radzieckim a nami. Związek Radziecki ma takie ogromne ilości z po prostu dywizji, że to jest po prostu szok. Po prostu szok. To ile tutaj komputer wyprodukował dywizji, to jest coś niesamowitego. Znaczy słuchajcie, oni mają jeden problem, będą mieć. Zaopatrzyć to wszystko. Sprzęt. Ma... Ty kolego, na razie rozpocznę sobie szkolenie tutaj nasze. I... Niech zbierają chłopaki doświadczenie. To może im się przydać za niedługo. Ja no myślę, że nie aż tak szybko. Nie planuję na razie ataku. Tutaj widać kilcy. Czuję, że się ruski może odbić czkawką, a tak na... Wrażenie. O, tu armia niemiecka zaczęła się odtwarzać. W wielu latach nie... obecności. Wy tam ćwiczycie, tak? O to chodzi. Zapotrzebowanie wzrosło. Mamy rakiety. To dobra rzecz. Pracuj. Czy? Jak tam idzie budowa? O, pracować, 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 pracować. Wartowanie kluczowych punktów. Oparcie sił na innych. Morskie. Pracujemy teraz jeszcze morscy. Mogą się przydać kiedyś. Morskie.
Wyminę za chwilę nowe niszczyciele. Ciele. Tak, właśnie. Na razie tyle. Tyle. Pracę nad drugą karną. Tak tu. Pracę. Wprowadzić więcej chromu. Jerona. Tutaj Związek Radziecki. Radziecki wypowiedział wojnę Iranowi. Rodzi się Liga Obrony Azji. Czekajcie. Chiang Kai-shek ogłasza, że państwo chińskie tworzy nowe przymierze. Kobiet tej koalicji, które już doczekają się własnej nazwy, która doczekała się już własnej nazwy, Liga Obrony Azji, zapowiedziała ścisłą współpracę w przypadku wojny. Wielkie sojusze mogą zniechęcić potencjalnych agresorów, ale wszyscy wiedzą, że gdy już dojdzie do konfliktu, sprawy szybko się komplikują. No dobra. A, Iran i Chiny podpisują ten sojusz. Tutaj Iran za długo nie wytrzyma sił radzieckich. Tak jest, wykrwawić ruskich. Wykrwawić ruskich to jest jedyna szansa. Dobra, myślę, że na razie mogli... Nie. I teraz tak. Ja wiem. Powiedzcie lepiej, kiedy... Dobra, tu się... To tu się... Dobrze. Tu my zaczynajmy teraz to kopy. Pytanie. Doszło nam... Okej, to jest dobre. A... Związek Radziecki ma tyle tego chromu, ja bym zajął wszystko. No, jak widać tutaj... Rzeką nie będzie za łatwo. Brytyjczycy walczą z Rosją radziecką. Dobra, sprawdzę pracę nad silnikami odlotowymi. Na razie nie będę tworzył samolotów od pędzie, bo... Starczy nam na wszystko domu. Do roboty. Ty. Słuchajcie, zdolnych do służby wojskowej, służby populacji jest 37 milionów, tak? Zdolnych do służby ludnej, 0,119% zdolnych do służby ludności nierdzennej jest dostępne 82 miliony ludzi mieszka na naszym terytorium, tak? I 30 parę milionów Polaków i 80 parę milionów Irak dołącza. Wypowiedzenie wojny Irakowi, dobra. A więc słuchajcie, Związek Radziecki atakuje państwa Bliskiego Wschodu.
strasznie zawzięcie, dodajmy. Więc no, ciekawe. Bardzo jest. I co? Okej, dobra, słuchajcie. Dobrze, słuchajcie. Myślę, że tutaj będzie dobry momencie to zakończyć, ponieważ mam genialny plan. Skoro Rosja się tak bardzo zaangażowała w wojnę z Chinami, wojnę z Iranem, Irakiem, to dlaczego my nie powinni... Dlaczego my byśmy nie mieli uderzyć teraz na Związek Radziecki? Moim zdaniem to jest dobry moment. Spróbujemy to zrobić, zobaczymy, co z tego wyjdzie. To więc, słuchajcie, ten odcineczek kończymy tutaj. Słuchajcie, mam nadzieję, że te materiały, że to jakieś dwa odcinki powinny z tego powstać. Słuchajcie, że one wam się podobały. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć i czołem, ciao, do następnego.